W ramach Kultury Wykluczenia rozpoczynamy cykl rozmów. Te rozmowy, ponieważ mamy czas pandemii, będą online i będę chciała, żebyśmy w naszych rozmowach wrócili do tematu ofiar, osób, które poszkodowane są przez kulturę, przez społeczeństwo, a o których tak naprawdę się nie mówi. Tutaj mam na myśli osoby, a więc wszystkie istoty czujące, żyjące, podmioty ludzkie, pozaludzkie. I ten cykl właśnie będzie dotyczył problemu niezauważania czy milczenia o osobach cierpiących. Dzisiaj będzie ze mną rozmawiała Agnieszka Trela. Agnieszko, zajmujesz się od lat osobami z niepełnosprawnością, ale również problemem feministycznym. Przyglądasz się w swojej pracy badawczej nierównościom, jakie spotykają osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza, prawda, takiej podwójnej stygmatyzacji kobiet z niepełnosprawnością. Poświęciłaś swój doktorat, ale jestem ciekawa, jak w tym okresie pandemicznym, jak w tym okresie, kiedy wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach, ty postrzegasz sytuację osób z niepełnosprawnością. Mam takie wrażenie, że my wszyscy gdzieś możemy odczuć tą sytuację, która dla wielu ludzi jest codziennością, niemożności wyjścia z domu, niemożności takiego swobodnego poruszania się w świecie. Czyli każdy z nas może trochę przybliżyć się do sytuacji osoby, która na przykład ma problemy motoryczne. Ale powiedz mi, jak z twojej perspektywy sytuacja wygląda? Co się dzieje, prawda, z osobą z niepełnosprawnością? Bardzo słuszna teza. I myślę właśnie, że kwestia niepełnosprawności jest tą sytuacją, w której właśnie osoby z dysfunkcją zdrowotną najczęściej muszą, ich rzeczywistość to rzeczywistość domowa. Wyzwaniem ogromnym jest wyjście z domu. Teraz w sytuacji pandemii okazuje się, że to wyjście z domu jest bardzo zróżnicowane i trudne dla wszystkich grup społecznych, bez względu na płeć, na pochodzenie, na status społeczny. Okazuje się, że tak prozaiczna czynność, coś, co było niezwykle dostępne i oczywiste, staje się ogromnym wyzwaniem dla wszystkich. Myślę, że sytuacja ta staje się możliwością zmiany azymutu myślenia o tym, że tak naprawdę niepełnosprawność nie jest tworem egzotycznym. To jest coś, co tak naprawdę może przydarzyć się każdemu. I teraz w sytuacji pandemii możemy zobaczyć, jak bardzo kruche jest to ludzkie życie. Możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę dla nas jest ważne, w którą stronę możemy iść i co jest priorytetem naszego życia. I to jest też możliwość właśnie przewartościowania priorytetów życiowych, które tak naprawdę przez ostatnie lata były podporządkowane pewnym ekonomicznym dobrodziejstwom cywilizacji, które stanowiły o istocie życia dla większości z nas. A teraz wiemy, że sytuacja pandemii postawiła przed nami wyzwanie, że musimy walczyć o własne zdrowie i życie po to, żeby przetrwać. I teraz bez względu na to, czym w życiu na co dzień się zajmujemy, mamy ten problem możliwości swobodnego poruszania się. Myślę, że to jest ogromne wyzwanie dla ludzi, żeby sprostać tym restrykcjom i obostrzeniom, które jesteśmy właśnie poddani, ponieważ nie jest problemem najwyższej wagi to, że musimy poddać się tym restrykcjom, lecz świadomość, że tak naprawdę nie wiadomo, ile to potrwa. Że tak naprawdę nie możemy
swojej wolnej woli w pełni wyrażać w różnych aktywnościach natury społecznej, w której byliśmy osadzeni. Teraz to troszeczkę zmienia perspektywę. Tu świetną rzecz zauważyłaś, że w zasadzie każdy z nas może zobaczyć, że ta normalność ma nie jedno imię. Prawda? Myśmy się przyzwyczaili do takiego myślenia, jak to Goffman ładnie nazwał, normalsów, którzy właśnie są sprawni, którzy mogą wyjść, którzy mogą decydować w każdej chwili o tym, co będą robić, czy o swoim ciele. Tymczasem to jest jakieś takie, prawda, ślepe myślenie, które powoduje, że my całkowicie deprecjonujemy osoby, które są choćby, prawda, na przykład na wózku albo poruszają się okulistą. Tak jakby cały nasz świat czy normalność była tylko związana, prawda, z możliwościami motorycznymi. Tutaj też ja cały czas na przykład myślę nie tylko o osobach z niepełnosprawnością, ale też o rodzinach czy opiekunach, opiekunkach tych osobach, które się zajmują osobami z niepełnosprawnością, bo bardzo często tak jest, że na przykład matki też, prawda, są do tych dzieci, z tymi dziećmi tak mocno związane, że nie mogą swobodnie się poruszać. I ta wolność, prawda, to co nazywamy wolnością czy normą, jest tu całkowicie przewartościowana. Ale powiedziałaś też jeszcze jedną ważną rzecz. Ja pamiętam w naszych rozmowach nieraz to podkreślałaś, że to jest taki moment, w którym być może świat dostał szansę, żeby się zatrzymać i przemyśleć pewne wartości, czy właśnie normy, czy nasze postępowanie raz jeszcze. Czy mogłabyś mi powiedzieć coś więcej? Jakie wedle ciebie dostaliśmy w tej chwili szanse na może refleksję, czy może zmianę swojego podejścia do życia, do świata, do drugiego człowieka? Ja myślę, że to jest szansa, która się zasadza na kilku filarach. Jednym z nich jest właśnie owa niepełnosprawność, o której teraz mówimy. O tym, że tak naprawdę ludzkie życie jest bardzo kruche i tą sprawność, którą definiujemy jako naprawdę synonim albo predyktor, który nas mobilizuje do pełnego sukcesu życia, może w bardzo krótkim czasie ulec zmianie. I może się to bardzo szybko wydarzyć. Tak naprawdę ta sprawność, do której dążymy i produktywność, na której nam zależy, którą napędza, że tak powiem, ekonomiczny styl życia, to jest kwestia pewnych założeń, które szybko mogą zmienić znaczenie ze względu na dynamikę życia, na to, że są pewne rzeczy niezależne od nas i nieprzewidywalne. Kolejna kwestia jest przede wszystkim związana również z aspektem ekologii. Teraz mamy bardzo dobitną lekcję ku temu, że nie Ziemia, nie my jesteśmy posiadaczami natury, tylko jesteśmy jej częścią i mamy obowiązek dbania o zasoby natury, ponieważ, że tak powiem, musimy dbać o naszą matkę Ziemię. To jest jakby nasz dom, gdzie jakby wspólne dbanie o zasoby naturalne jest dobrodziejstwem funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. I myślę, że to jest też ta lekcja, która tutaj jak najbardziej daje o sobie znać i którą musimy przepracować, ponieważ rzeczywiście to jest, myślę, że pokłosie tej gonitwy i ekonomicznego stylu życia, które tak naprawdę powoduje, że degradując środowisko naturalne, degradujemy samych siebie. Swoje człowieczeństwo, swoje jestestwo. To zresztą, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale masz rację, prawda? W zasadzie ta pandemia, jak i wcześniejsze choroby, których doświadczaliśmy, prawda, SARS czy AIDS, one pochodzą przede wszystkim z naszego barbarzyńskiego traktowania zwierząt, prawda? Bardzo często nasze wykorzystanie zwierząt, czy, prawda, handel nielegalny dzikimi zwierzętami, też mordowanie zwierząt,
narząd powoduje, że mamy kontakt z krwią i możemy się zarazić. Tak. Więc człowiek tutaj nie wyciągnął lekcji, prawda, a powinien już to zrobić dawno temu. Więc masz rację, że to jest moment, w którym też to przewartościowanie i takie myślenie inne o środowisku jest szalenie ważne, zwłaszcza, że już nie mamy czasu, prawda? Ten kryzys klimatyczny, on tak naprawdę już się zaczął i to dokładnie można obserwować w każdej minucie. Tak to właśnie jest. Także to jest jedna ważna kwestia, ale kryzys związany z pandemią to zawłaszczał wszystkie sfery życia społecznego, ekonomicznego i ekologicznego. W świadomości społecznej funkcjonuje często teraz taka teza, że jest to szansa właśnie dla ludzi, żeby przemyśleli swoje priorytety, że mogą przebudować swoje relacje rodzinne. Nie jest to jednak tak oczywiste. Poczekaj, no bo tutaj właśnie, gdy mówimy o rodzinie, no to mamy taką ładną wizję, prawda, domu jako przestrzeni bezpiecznej, spokojnej, natomiast to już było widać w Chinach, gdzie przemoc wobec kobiet, domowa przemoc wzrosła parokrotnie, prawda, gdy ludzie byli zamknięci. W Polsce mamy dokładnie to samo, prawda, możemy obserwować taki wzrost przemocy, agresji. Jak uważasz, prawda, co tutaj, prawda, się dzieje, bo mówisz, że możemy przemyśleć te nasze relacje. Możemy przemyśleć, ale problem pojawia się wówczas, kiedy w dobie, że tak powiem, bardzo szybkiego trybu życia, pogoni za pieniądzem i dobrodziejstwami, że tak powiem, ekonomicznymi, nie wypracowaliśmy relacji, które pomogłyby stanowić spoiwo dla rodziny. Właśnie wówczas, kiedy zostajemy przymuszeni do zamknięcia w domu, nie jest to szansa na to, żeby te relacje zbudować, ale pojawia się szansa na eskalację agresji i przemocy. Ponieważ jest to sytuacja nietypowa, sytuacja, która generuje stres, ponieważ my nie wiemy, jak długo to potrwa, więc osoba, która jest przemocowa, ma szansę wtedy tą przemoc na najbliższych swoich po prostu generować, ponieważ ta sytuacja jest niestety sprzyja zachowaniom większej agresji i przemocy w niektórych sytuacjach, niektórych rodzinach, które niestety tej przemocy doświadczały. Także niestety jest to duży problem. Nie jest tak, że mamy tu do czynienia jakby z dwoma nurtami, bo z jednej strony właśnie jest ta przemoc i eskalacja przemocy w rodzinie, a z drugiej strony ja tak myślę choćby o twojej pracy związanej z podwójnym wykluczeniem kobiet z niepełnosprawnością, a z drugiej strony to jest też taka konfrontacja z samotnością. Bardzo dużo, prawda, osób czy kobiet, prawda, z niepełnosprawnością. Ale prawda, generalnie mówiąc, bardzo dużo osób, które cierpią na różne albo właśnie choroby, albo różne ruchowe, prawda, problemy, jest samotna. I ta samotność współcześnie być może jeszcze bardziej się pogłębia. Prawda? Tutaj ta izolacja, która dla nas wszystkich jest obowiązkowa, gdzieś nie pozwala być może takim osobom wyjść na zewnątrz, prawda, czy szukać pomocy, kontaktu. Jak uważasz, co tutaj w tej kwestii się wydarza? Na pewno z dużą pomocą przychodzą nowe technologie, internet, Skype czy inne komunikatory, które teraz stanowią swoistą protezę, namiastkę kontaktów społecznych można teraz, że tak powiem, zobaczyć, że to stanowi pewne dobrodziejstwo w dobie pandemii. Jednak myślę, że pojawia się kolejna kwestia, zwłaszcza tutaj skłaniam się ku młodzieży licealnej i myślę o studentach, którzy przenieśli się z ław uniwersyteckich czy szkolnych do rzeczywistości wirtualnej, aby pobierać naukę. Dla większości z tych osób mogło być to fajne wyzwanie,
zarówno dla kadry akademickiej, jak i dla studentów czy uczniów. Niemniej sytuacja, która jest jeszcze dalej taka zaostrzona i długotrwała, może też powodować pewnego rodzaju frustrację, bo każdy już po prostu tęskni za kontaktem z człowiekiem, za uściskiem dłoni, za przytuleniem, za po prostu żywą istotą ludzką, gdzie teraz musimy ze względu na obecną sytuację niestety zaprzestać indywidualnych kontaktów, aby jednak powstrzymać po prostu tą pandemię w najszybszy możliwy sposób. Ale masz rację, że tutaj, prawda, rzeczywistość elektroniczna daje nam ten choćby substytut spotkania, prawda, możemy w tej chwili rozmawiać, więc to jest coś, co jest szalenie ważne. Myślę, że gorzej, gdy ludzie nie mają dostępu, prawda, bo są też ludzie, którzy po prostu są elektronicznie wykluczeni, czyli nie mają internetu, prawda, czy nie mają sprzętu, czy nie mają też możliwości takich, żeby z tego skorzystać. Jak popatrzeć na edukację, to też są głosy, że niektóre dzieci po prostu zniknęły, prawda, nie biorą udziału w tych wirtualnych lekcjach, więc pytanie, co się dzieje, czy to przemoc domowa, czy to bieda, czy jakąś mamy tutaj inną sytuację. Ja się obawiam, że to jeszcze będziemy się tego uczyć i jeszcze się możemy niejednego sobie dowiedzieć. Ale Agnieszko, wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego, o czym zaczęłaś mówić, prawda, czyli o tej możliwości jednak, jaką nam daje obecna sytuacja przemyślenia raz jeszcze, prawda, swojego życia. Tutaj wspomniałaś o jakości relacji, pogłębianiu tych relacji, wspomniałaś o ekologii, wspomniałaś o, jak sądzę, tym bardzo ważnym czynniku docenienia obecności drugiego, jego po prostu bycia z nami. Ale czy jest coś jeszcze, o czym warto by było wspomnieć, gdy mówimy o tak naprawdę momencie, w którym niejako świat się zatrzymał i możemy przez chwilę pomyśleć, co dalej? Bo tak naprawdę teraz takim głównym problemem nas wszystkich na świecie jest ta sytuacja pandemiczna. Bez względu na to, co my robimy, kim jesteśmy, jaki mamy status ekonomiczny, społeczny i indywidualne bądź zainteresowania, to przede wszystkim głównym naszym problemem jest ta sytuacja pandemiczna, która zatrzymała człowieka w różnym etapie jego życia. I to jest na różnym etapie życia musieliśmy postarać się nauczyć funkcjonować w pandemii. Istnieje hipoteza, że ta nauka nie będzie trwała miesiąc lub dwa, lecz potrwa znacznie dłużej. W związku z tym podejrzewam, że jeśli to będzie rozciągnięte w czasie, na przykład w cyklu półtora rocznym bądź dwuletnim, to pewne zachowania natury takiej zdrowotnej, dbania o higienę, to będą naszą codziennością, która będzie towarzyszyć nam przez długie lata. Myślę, że to na pewno, bo jednak jesteśmy zdyscyplinowanym, myślę, narodem, patrząc na wszystkie inne statystyki i krzywą zachorowań w innych krajach, to myślę, że możemy powiedzieć o Polsce, że staramy się te obostrzenia przestrzegać. Jest ciekawe, co mówisz, bo to nauczenie się życia niejako w innych warunkach, prawda? Warunkach z chorobą, warunkach z pandemią wydaje mi się tutaj bardzo ważne. Ale też pamiętam, że wspominałaś nieraz o takim też przewartościowaniu trochę wartości, prawda? Czyli zerwaniu choćby z tym konsumpcyjnym trybem życia, prawda, z takim bardziej egzystencjalnym podejściem do świata. Być może tutaj się gdzieś otwiera ta nowa możliwość. Natomiast
Jestem też, prawda, przekonana, że ten moment refleksji, tak jak to pokazałaś, jest też takim momentem, w którym możemy przestać stygmatyzować i kategoryzować ludzi na normalsów, prawda, i tych, którzy tych kategorii nie spełniali. Oczywiście to wszystko teraz zależy od nas. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam dziękuję nadzieję, bardzo. Jeszcze porozmawiać o tych kwestiach. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.